Witam Cię, drogi widzów, w kolejnym filmie na tym kanale. Dziś pokażę Ci, gdzie znaleźć drukarkę w Sons of the Forest. Tak więc lecimy. Tak więc dostać się musisz do tej jaskini. Znajduje się ona w tym miejscu na mapie i oznaczona jest tą zieloną kropką. Dobrze, tak więc wchodzimy. Żadnych kanibali tutaj nie musi się obawiać, ponieważ od razu znajduje się to miejsce, jak widzicie. Idziemy sobie prosto, prosto, prosto. Aż do tego momentu. Jak widzicie, tutaj znajduje się drukarka. Wydrukować tu możemy strzały, piersiówkę, maskę, liny z kotwiczką, siatkę techniczną, która przyda nam się do budowania pancerza, czy też nawet sanie. Na tych tutaj szafkach możesz sobie pozbierać parę przedmiotów takich jak właśnie żywica do drukarek, czy na przykład strzały. Dodatkowo sprzedam Ci pewną poradę. Jeśli chcesz skopiować tą żywicę, to wystarczy, że położysz sobie oto plandekę w tym miejscu, zrobisz zapis gry i zrestartujesz swoją rozgrywkę. I w ten oto sposób jesteś w stanie w nieskończoność zbierać żywice, czy też inne przedmioty, które znajdują się w tym pomieszczeniu. I działa to nie tylko tutaj, ale tak naprawdę na całej mapie. Mam nadzieję, że poradnik Ci się przydał. Jeśli tak, to nie zapomnij zostawić lajka i suba, aby nie pominąć kolejnych poradników do Sons of the Forest. Natomiast ja się już z Tobą żegnam, trzymaj się i do następnego. Cześć!